Erik, spotkanie z Piastem zacząłeś na ławce rezerwowych, no ale wszedłeś na boisko, no i pokazałeś trenerowi, że można na ciebie liczyć w takich ciężkich momentach, bo mimo, że prowadziliśmy, no to ten wynik cały czas był taki no, na pieńku, tak to nazwijmy. Tak, w ostatnim meczu jsem miał dobrą bramkową sytuację. Nie strzelił jsem bramką. Ja myślę tak, że dzisiaj to była dobra reakcja z mojej strony. To jestem szczęśliwy, żeśmy wygrali ten mecz. Świetne podanie też z głębi pola. Wyszedłeś sam na sam z bramkarzem Piasta. No i na wielkim spokoju to zrobiłeś. Tak jak gdybyś nie miał tutaj jakiegoś stresu związanego z niestrzelaniem bramek. No, jak taki rasowy napastnik zachowałeś się w polu karnym rywala? Tak, ja nie mam stresu. Ja to jest... jak chcę strzelić bramkę, tak muszę szukać takie sytuacje. To była dobra piłka od wdówki. Dobrze, że Denis zobaczył, że ja jestem sam i nie, dał, nie, nie dotknął się piłki, tak nie był spaleny. I ja grał proti mojemu kolegovi, ostatnie jsme grali v Trnave s brankářem Rusovem, i dlatego už mě zná, tak já jsem gadal, že ještě, aby som mu střelil brankę. Na pewno ci będzie teraz łatwiej w kolejnych spotkaniach, no bo ten pierwszy gol to jest taka rzecz, na którą się najdłużej czeka, jeżeli chodzi o napastnika. Tak, to jest ta pierwsza bramka, to jest to... dla każdego napastnika bardzo dobrze. Ja jestem szczęśliwy, że już to padło i teraz mam nadzieję, że będzie lepiej dla mnie i dla drużyny. Teraz we wtorek mecz Pucharu Polski, no, który trzeba wygrać, trzeba awansować. Mamy nadzieję, że to się uda mimo złej sytuacji po pierwszym spotkaniu, ale chciałem przejść do derbów. Ty jeszcze nie miałeś okazji grać w derbach Krakowa, ale czy koledzy już ci mówili, jakie to jest spotkanie, jak ważne dla kibiców i dla całej tej społeczności piłkarskiej w mieście? Tak, już mówili o tym, jakie to jest w Krakowie. Grał jsem na Słowacji derby, grał jsem w Niemczech, ale w Krakowie jeszcze jsem nie grał tak derby, co jest dwie drużyny w jednym mieście. I to jest niczego nowego dla mnie. Ja już teraz czekam na ten mecz.